Cześć, jestem Blossingola i witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że o mnie jeszcze nie zapomnieliście, ponieważ wracam tutaj po miesięcznej przerwie. Ostatnia seria Testujemy, która się rozpoczęła, w zasadzie nie zdążyła się jeszcze tak dobrze rozpocząć, a już musiałam zniknąć. Niestety przez natłok wszystkiego po prostu, każdy weekend zajęty jakimś wyjazdem czy czymś jakimś innym działaniem, nawet na miejscu, sprawił, że no nie byłam w stanie nic tutaj do Was nagrywać. Teraz już mam napisaną pracę, czekam tylko, aż promotor mi ją zaakceptuje i będę wrzucać ją do antyplagiatu i będę już spokojnie sobie czekać na obronę. Wszystkie egzaminy mam już napisane, czekam tylko na wyniki dwóch, o których tak troszeczkę się martwię, aczkolwiek myślę, że poszło mi dobrze i jestem dobrych myśli. W nagrodę za to, że mnie tak długo nie było, zobaczcie, działałam, nie próżnowałam, kupiłam mikrofon, więc mam nadzieję, że słychać mnie o wiele lepiej. Taki krótki wstęp zrobiłam dla osób, które ciekawi jednak, czemu mnie nie było, co tam u mnie, ale już bez zbędnego gadania przechodzimy do tego, co mamy dzisiaj tutaj w zanadrzu, proszę bardzo. Dzisiaj testujemy głównie tą maskę. Jest to 15-minutowa kuracja, ponieważ było wiele głosów o tym, czy będę jeszcze testować właśnie serię Only Bio Hair Cycling, więc tak, odpowiadam, będzie. Chcę, jak już zaczęłam, to chcę dokończyć całą tą serię, przetestować, bo już dwa filmy z tej serii się pojawiły. Tutaj możecie sobie sprawdzić film właśnie z tym szamponem, który tu gdzieś za mną stoi, ponieważ dzisiaj go użyję, ale użyję go tylko dlatego, że nie wiedziałam, jak inny szampon wziąć, a on jest właśnie z tej samej serii, co ta maska. Więc teraz Wam tutaj podeślę gdzieś link do recenzji, jak testowałam ten szampon z tyłu. A jeśli chodzi o tą maskę, to jest to 15-minutowa kuracja i ona jest taka typowo nawilżająca, ponieważ mamy tutaj aloes, betainę, ale mamy także też olej moringa, tak? Olej moringa, ale nie myślcie sobie, że jeśli nie lubicie nawilżaczy takich, to ta maska idzie w odstawkę, ponieważ mamy tutaj także olej rycynowy, który uważam, że powinien być na przodzie opakowania także napisany, ponieważ olej rycynowy jest mocno dociążające i on naprawdę robi różnicę, jeśli jest w produkcie, a jeśli go nie ma. Także naprawdę dziwię się, że nie jest on wypisany na przodzie opakowania. Natomiast jeśli chodzi o skład, tutaj możecie go zauważyć z tym różowym tekstem napisany, to jest on naprawdę dobrze zrobiony. Nie ma tam żadnych zbędnych składników, są same spoko składniki. W dodatku te, które są wypisane na przodzie opakowania, są dosyć wysoko w składzie, więc producent nas tutaj jakoś nie chce oszukać w żaden sposób. W zasadzie to chyba tyle, jeśli chodzi o opis tej maski. Nie widzę, żeby dużo osób ją testowało. Wiem, że tam te z tyłu, co tutaj widzicie, to mówią ludzie o tych maskach, że one fajnie się sprawdzają, szczególnie chyba właśnie ta różowa z zielonym, ale to będzie w kolejnych filmach, także jeśli jesteście ciekawi, jak inne produkty z tej serii się sprawdzają, to zapraszam Was oczywiście do zostawienia tutaj suba, bo mam nadzieję, że filmy teraz będą pojawiać się już regularnie, jako że już zaraz będę wolnym człowiekiem, obroniony będzie magister, to wakacje przede mną i myślę, że będę regularna. A teraz już zabieram Was do łazienki. No dobra, jestem w łazience już, sprawdźmy sobie więc, jak wygląda konsystencja tej oto maski. Wiecie też, ja jakiś czas temu testowałam już niektóre te produkty do recenzji, do filmu, do recenzji, do rolki czy TikToka dla marki, ale też to były bardziej takie moje pierwsze wrażenia, aniżeli taka czysta recenzja sprawdzająca. Pierwsze, co poczułam od razu, jak odkręciłam to, to zapach taki bardzo... Gdyby ktoś mi dał to powąchać zamkniętymi oczami i strzelić, czy to jest emolientówka, proteinówka, czy humektantówka, powiedziałabym od razu, że to jest humektantówka, bo pachnie bardzo tak orzeźwiająco, tak morsko, właśnie tak nawilżająco. Jeśli chodzi o konsystencję, to ona jest bardzo, bardzo gęsta. No jest to typowa maska, jak widzicie. Naprawdę ona nam nie spadnie. Więc w porównaniu do odżywki, którą testowałam, no jest to na pewno bardziej gęsta konsystencja i na pewno nie mamy tutaj tego samego, co właśnie w odżywce,
Jest to ogólnie dzień drugi, bo cały ten zamysł hair cycling, jeśli nie wiecie, dopiero trafiliście na ten film u mnie i pierwszy raz słyszycie w ogóle o tej serii, bo podejrzewam, że o Nibiot na pewno słyszeliście, ale o tej serii może nie słyszeliście, to hair cycling powstał właśnie po to, że macie trzy różne serie: nawilżenie, regenerację i odbudowę, i na każdy dzień przypada co innego. W pierwszym dniu mamy tam regenerację, w drugim dniu mamy właśnie nawilżenie, a w trzecim dniu mamy odżywienie. I dzisiaj zajmujemy się właśnie tym nawilżeniem. Ja nie idę po kolei, z wiadomych względów testuję też inne różne rzeczy. Ciężko byłoby mi wrzucać Wam tutaj filmy na przykład codziennie albo co drugi dzień z testem tego wszystkiego. Poza tym ja mam za zadanie bardziej sprawdzić każdy produkt osobno, aniżeli całą serię naraz, bo wiecie, też w każdej serii jest szampon, odżywka, mgiełka, serum, także no zresztą możecie zobaczyć, w poprzednich filmach testowałam na przykład mgiełkę, a wcześniej jeszcze taką dwuminutową odżywkę. Tutaj mamy 15-minutową kurację, tak więc też 15 minut podtrzymam tą odżywkę z zegarkiem w ręku, żeby test był naprawdę rzetelny, więc już chyba bez żadnego gadania wszystko wiemy, wiemy jak pachnie, wiemy jaką ma konsystencję i wiemy co ma w sobie, także zabieram się już do rozczesania włosów. Włosy mam no takie do mycia bym powiedziała. To, czego możecie nie wiedzieć, widzowie, którzy oglądają mnie tylko i wyłącznie na YouTubie, to, że ostatnio rozjaśniłam włosy, także teraz, o przepraszam, bo uderzyłam się w mikrofon, nie wiem jak to będzie na filmie słychać, jestem jeszcze początkująca, jeśli chodzi o takie sprzęty, więc dajcie mi szansę. Wracając, jeśli chodzi o moje włosy, to właśnie one są teraz troszkę bardziej rozjaśnione, także nawilżenie im się dzisiaj na pewno przyda. Sama jestem w sumie ciekawa, jak zareagują. Nie obraziłabym się, gdyby się jakoś mocniej spuszyły. Fajnie by było nawet i myślę, że po 15 minutach jest to nawet możliwe, bo wiecie, no takie rozjaśnione włosy to już mogą się troszeczkę puszyć, mogą się puszyć. Dobra, proszę sobie włosy i zaraz Was ustawiam, żebyście wszystko widzieli i idę myć włosy. Dobra, jeśli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie nie wiecie o istnieniu takiej szczotki, ale zachęcam Was do tego, ponieważ to jest moje nowe odkrycie i jest genialna do wczesywania właśnie odżywek czy masek. Ale też do rozczesywania włosów przed myciem, to co zawsze polecam Wam robić. Więc ja rozczesuję włosy i myjemy je dwukrotnie szamponem. Tutaj Wam już przyspieszę, ponieważ recenzja tego szamponu jest na kanale, więc żeby ten film nie trwał 20 minut, bo ja to tak lubię sobie pogadać, to odsyłam Was do poprzedniego filmu, w którym mówiłam właśnie o tym szamponie. I wrócę do Was już, jak umyję włosy szamponem i będziemy nakładać odżywkę. Ja wiem, że ja miałam nie mówić nic o tym szamponie, ale te skurczybiki są tak wydajne, tak dobrze się pienią. Patrzcie, ile ja mam tutaj piany. A to jest łagodny szampon. Czy wy widzicie, ile to jest piany? To jest już drugie mycie, ale już w pierwszym dobrze się pienił. I nawet jak na drugie mycie, to jest po prostu wow. No, te szampony są naprawdę świetne. Chcę je też dobrze wycisnąć, żeby mi nie kapały, jak będę siedzieć 15 minut. Dobra, myślę, że już odkręcam. I tak, patrzymy, ile biorę. Myślę, że taka ilość będzie chyba ok. Najwyżej zaraz dołożę, jak zobaczę, że potrzeba więcej. Tyle. O, przyjemnie się ją rozprowadza. Wiecie, czasem są takie maski, czy nawet odżywki, które się po prostu nieprzyjemnie rozprowadzają. Które albo, że tak macie, że nie czujecie, że rozprowadzacie coś i trzeba dokładać, a w efekcie się okazuje, że przeciążycie te włosy. Ale po prostu nie było wiadomo, że czy ta maska jest nałożona, czy nie. A czasem właśnie jest tak, że nie da się jej rozprowadzić, bo jakby jest tak gęsta, że się nie wchłania, ale też nie da się rozprowadzić. A tutaj jest zachowany ten taki jakby balans, przyjemnie się rozprowadza, bo łatwo mi nawet teraz palce suną po tym. Czuję, że jest tutaj wszędzie nałożone, nawet po same końce, mimo że już dobrze wprasowałam tu odżywkę, to maskę, przepraszam. Wiecie, staram się zachowywać jakby dobre nazewnictwo, ale nie ma co ukrywać, że dla mnie maska i odżywka to jest ogólnie to samo,
tylko tak jakoś się utarło, szczególnie tak się utarło dla producentów, że maska to właśnie musi być najlepiej to w słoiku i że taka gęsta i w ogóle, a odżywka to jest w tubie. I tylko o to chodzi. Chociaż niektórzy też w tubie producenci nazywają, że to jest maska i jakby, nie wiem, producenci mają wrażenie, że maska to już jest coś poważniejszego i że ogólnie lepsza i że odżywka to na pewno gorsza niż maska. No to tak nie jest. Nie zawsze jest tak, że nie wiem, że odżywka jest gorsza niż maska. Odżywka też może być bardzo wartościowa, nasycona i gęsta. Więc no. Tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dobrze się wczesuje ją. Pamiętajcie, że jak Wam wypadają włosy przy wczesywaniu, to jest to ok, bo one tak czy siak by potem wypadły, a ja wolę sobie po prostu je wyjąć podczas wczesywania i wtedy w ciągu dnia mi aż tyle ich nie wypada. No i coś tam wypadło. No i o, proszę, teraz Wam pokażę nawet ile. O, ten kołtun cały. Dużo? Niedużo? Nie wiem. Nie przejmuję się tym, bez przesady. Ale jeśli Wam wypada oczywiście więcej, no to należy iść do specjalisty. Po prostu chodzi o to, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność. O. Dobra, ja wyłączam się i za 15 minut wracam. Dobra, minęło równo 15 minut z zegarkiem w ręku, także spłukuję włosy i zobaczymy już podczas spłukiwania na pewno, co się będzie działo. Dobra, powiem Wam tak, że jak spłukiwałam, to włosy nie były jakieś takie najprzyjemniejsze w dotyku. To znaczy, czasami jak nakładam odżywkę i spłukuję ją, to mam wrażenie, że te włosy są, Boże, tak przyjemne, że pielęgnacja super wejdzie, a czasami i efekt nie jest aż taki super, nie? Jakby to, jakie te włosy są podczas spłukiwania, nie zawsze świadczy o tym efekcie końcowym. Także zobaczymy, co tu będzie. 3 minutki minęły, włosy myślę już są odsączone dobrze w turban, więc zdejmuję. Zawsze też lubię sobie je tak roztrzepać trochę, żeby z tej jakby dolnej pozycji już dobrze mi się układały. Teraz jedyne co zrobię, to oczywiście nałożę sobie serum, ale jest to serum, które nakładam przy każdym teście i które ja wiem jak działa, które leciutko dociąża, delikatnie pomaga przy rozczesywaniu włosów, także jest dobrze już mi znane, przetestowane, więc nie wpłynie na rzetelność tego filmu. Nałożyłam dosłownie tyle. Ono krzywdy nam nie zrobi. Dobrze jest tutaj, roznosuję w dłoniach i nałożę na włosy. I jeszcze zanim zacznę suszyć, to je rozczeszę. Też zawsze tak robię po nałożeniu serum i przeczesaniu ich palcami. Normalnie rozczesuję szczotką, oczywiście delikatnie i zaczynając od końcówek. No i dobra. I teraz lecę suszyć, wrócę już do Was z wysuszonymi włosami i efektem końcowym. Dobra, bez oszukiwania, dopiero sekundę temu dosłownie wyłączyłam suszarkę. Nawet jeszcze nie rozczesałam tych włosów. Rozczeszemy je razem, żeby zobaczyć efekt od razu. Mięciutkie są. Są mięciutkie. Czuć, że dostały humektantów. No i zaraz Wam już pokażę, dlaczego też czuć, że dostały. Bo ja już widzę, co będzie się działo. Ale jeszcze poczekajmy, nie wydajmy werdyktu. Czekajcie, zrobię sobie jeszcze przedziałek. Co myślicie? No ja jeszcze za dużo nie widzę. Najpierw Wam pokazałam po rozczesaniu pełnym. Za chwilę się nie będę ruszała. I co my myślimy na ten temat teraz? Nie wiem, czy na nagraniu było to widać, natomiast już przechodzę do moich spostrzeżeń. Na pewno nie ma puchu, bo nie nazwałabym tego puchem.
z plusów jest to, że one na pewno potrzebowały humektantów i ja nie ukrywam tego, że już dawno im nie dawałam aż takiej dużej dawki humektantów, bo po pierwsze dawno nie dawałam czystych humektantów, a po drugie dawno nie trzymałam tak długo maski. 15 minut bite siedziałam z tą maską, naprawdę. A ja zazwyczaj trzymam tak, wiecie, no 3-4, maksymalnie 5, jak mi się zachce. 15, Boże Święty, nie pamiętam kiedy ostatnio raz 15 minut siedziałam z jakąś odżywką. A tutaj te 15 minut zrobiło robotę. Widzicie, że te włosy są takie lekkie. One są w szczególności tutaj z przodu samego, że no po prostu są lekkie. Nawet miałam wrażenie przez chwilę, że one jakby się chciały trochę elektryzować, ale to tak delikatnie, nie wiem, czy wy to zobaczycie w ogóle. O. Jakby one nie dość się, że się zaczepiają, ale tak delikatnie się elektryzują. O, widzicie, nawet jak przeczeszę i teraz na przykład, no w każdym razie ja to widzę, ja to czuję, że delikatnie się elektryzują, są wygładzone. Czy są na maksa wygładzone, to na pewno nie. Może nie jest tak, że te włoski odstają, ale właśnie to, co mówię, że te włosy są takie lekkie i tak jakby leciutko fruwają, jakby chciały troszeczkę fruwać. W przypadku moich włosów, czyli niskoporów, to na pewno nie wyszło na złe, bo raz na jakiś czas warto, żeby te włosy trochę inaczej się zachowywały, niż były typowo przyklapnięte, przyciążone i tak dalej. Ale myślę, że dla osób, które szukają gdzieś tam wygładzenia, ten olej rycynowy faktycznie dużo nie da, chyba że potrzymacie tą maskę 5 minut. To wtedy dla włosów wysokoporowatych myślę, że super. Albo zrobicie OMO, no i przepleciecie tak, że tą maskę nawilżającą dacie na pierwsze O, a na drugie dacie coś tam mocniejszego, coś tam bardziej wygładzającego, bo nawet to widać po grzywce, jak ona się zachowuje. Widzicie, jak ona tak jest taka wiotka, taka, nie wiem jak mam to nazwać, ale ona tak jakby się chciała elektryzować, bo się troszeczkę aż przykleja do twarzy. No, tak jak mówię, o, tu widzicie, takie się robi. Ja, żebyście też źle mnie nie zrozumieli, ja nie chcę wytykać błędów tej masce, tylko jakby szukam różnic. U mnie na moich włosach ciężko jest zauważyć te różnice, no bo te włosy przez 3 lata były bardzo dobrze pielęgnowane, była nakładana co miesiąc henna, więc te włosy były turbo nisko porowate, bardzo zdrowiutkie. Dopiero te włosy rozjaśniam od tam roku czy półtora roku, więc one się troszeczkę tam gdzieś podniszczają. Teraz już nie trzymam aż tak tego na przykład olejowania i tak dalej, więc coraz bardziej jestem w stanie widzieć jakieś różnice. No tutaj też jest takie światło dobre pod to, żeby zobaczyć taflę i błysk. W rzeczywistości nie wiem, czy aż taka tafla jest jak na filmie, szczerze wam powiem. Jak się przybliżę, no to faktycznie włosków dużo nie odstaje, chociaż jakby nie ma takich dużo małych włosków, ale są takie latające. No na pewno nie ma co się bać tutaj o strączki, bo włosy są bardzo leciutkie i na ten moment to mi się ten efekt oczywiście podoba, tylko pamiętajcie o tym, że ta maska oczywiście nie będzie dla wszystkich. Także to chyba już tyle z moich takich wrażeń. Na pewno włosy są przyjemne w dotyku, mięciutkie, takie, że mogłabym je cały czas dotykać, bo są naprawdę takie miękkie. Nie są wygładzone, bo jak tak przejeżdżam palcem, to czuję, że troszkę są takie jakby troszkę chropowate czy coś, ale są mięciutkie. To trzeba im przyznać, że są takie mięciutkie i mogę sobie cały czas tak palcami wchodzić i żadne tutaj kółtuny się też nam nie robią. Także podsumowując, maskę oceniam na... W zasadzie każdy z was oceni ją po prostu inaczej. Ja ją oceniam dosłownie na 9 na 10. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Jest bardzo wydajna, bo zobaczcie, zużyłam tyle. Tu jeszcze mamy cały słój. Starczy na naprawdę wiele razy, a też humektantów raczej nie daje się aż tak często. Chociaż jak na moje włosy aż tak dobrze zadziałała ta maska, to może będę dawać częściej w sumie i zobaczymy, co się stanie. Może w końcu włosy będą miały już dość tych humektantów i zaczną jakoś tam protestować i pokazywać, że się potrafią puszyć. Nie wiem, zobaczymy. Na razie chcę dalej testować tą serię Hair Cycling od Onlybio.
I jeśli macie oczywiście jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Zapraszam oczywiście na Instagrama, bo tam jest mnie więcej na co dzień. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!